Siemano wszystkim, z tej strony Andrzej, witam. Dzisiaj kopię z kolegą Robertem. Jesteśmy na tym poletku, co byłem ostatnio. Zaczniemy z drugiej strony, zobaczymy, co tu dzisiaj jeszcze wyjdzie. Lecimy do pierwszego. Coś okrągłego, ale cóż to takiego, to ja nie znaju. Zajechane na maksa. Nic tu nie widać. Ale dzisiaj zimno, rzeźko. Idziemy, zobaczymy, co tam Robert znalazł. No. To jest jakiś numerek 379 PRZ. Ciekawe, coś z czegoś. Teraz obrączka, ale nie taka, co myślałem. Czekam na Golda, to jest miedziana. Kiedyś zakładali takie miedziuszki, jakich nie było stać na złoto. To już moja chyba czwarta taka miedziana. Jemy, bo jest coś okrągłego. A tu faktycznie. Podejmuj, to twoja. Czy to monetka, czy... Nie. Nie, ale myślałem, że może będzie coś starego, wiesz? Ale nie. Jakaś blaszka. Czasami tak bywa. A teraz praktycznie na wierzchu. I to jest co? 10 fenoli, ale jakie czerwone, ty. No to normalnie czerwone. Cesarstwo. Patrz. Dyszka. Od nawozów, nie? Od nawozu, tak. 10 fenoli. Jaki rok? Czekaj, tu chyba gdzieś tu z boku jest, nie? Kurde, nie widzę, ja ślepy jestem, wiesz? Nie widzę. Później zobaczymy. Ale jest 10 fenoli. Robert wykopał sobie okrągłego. Ale patynka, nie? Popatrz. Jeden fenolek. Ale kurczę, zajechany z tyłu, to już jest spacz. Agonia. Agonia. Ale moneta, nie? Jest tu moniaczek. I już go biorę. Pyk. Co to takiego? Fenolek. Pewnie fenolek. Chyba jedynka. Tak, jeden fening. Też cesarstwo. Jest robak i z boku moniak. Już patrzymy, cóż to takiego jest. Pyk, odklejamy go. I to jest też jedynka. Jeden fenolek. 1900. Cóż tu jest? 34. Pogoda się ładna robi. Słońce wyszło. Ciepło. Ale rano pizgało. No nic, lecimy dalej. No, Robert znalazł chyba guzik. Albo pokrętło od lampy. Nie idzie, musisz rozłamać, no. Pokrętło od lampy naftowej.
No. Ładne. To jest gdzieś tam słyszałem na tym, na Facebooku, coś zbiera takie rzeczy, ale ładna. Ładne, kurde. No. No, ładne. Ładny sygnał 73, ja już to widzę. Co to takiego? Guzik. Guzik. Ale zaś kurczę goły. Ale z łóżkiem. Bo jakiś cywilny. Patrzcie teraz, wykopałem sygnał, a tu obrączki gołębie, a tu jest jeszcze jedna. O! 2, 4, 6, 7. 7 z jednej dziurki. No fajnie. I tutaj pyk. Ole kurde, zajechane ty. O Jezus. Nie jestem w stanie nawet określić, co to w ogóle za moneta. To jest tak zjedzone. Tak zjedzona, że masakra. Zmieniliśmy pole, też kukurydzy. Patrzcie, ile do przeszukania. Ja, pierwszy sygnalik i cyk. Jest moniaczek, kłosy, ale ładny stan. Ja lubię takie stany. Pięć feningów. Ładna monetka. Kolejna monetka. I kolejna piąteczka, też kłosy. Fajne stany, nie? Mhm. Teraz takie coś. Nie wiem, z czego to mogło być. Ona ładnie gra na kolor. Nie wiem, czy to nie była jakaś bozia, bo tu widzę, jest łamane z góry. Gra na kolor. Więc może mógł to być jakiś krzyżyk. Szkoda, że nie jest cały. O, tu się coś wyturlało. Okrągłego. Chyba moneta. Moneta pewnie jakaś, muszę ją doczyścić. Po wstępnych oględzinach jest to 2 fenole. Ale zajechane. Teraz takie coś wyszło. Jakieś ładne zdobienia tutaj są. W fajnej patynce. Kurde, szkoda, że połamane, no. Pole fajne, no zobaczcie, tu jest jeszcze chodzenia. Tu jest jedno pole, a tam jest drugie i na obydwa mam zgodę. Więc można chodzić. I tak jak widzicie, coś tu zawsze się znajdzie. No. Ciekawa rzecz. Pora jechać na rosołek. Podsumowanko z dziś, co myśmy tu nazbierali. A troszkę żeśmy tego nazbierali. Łyżkę masz. No. A, jakaś fajna łyżka. Jakieś zdobienia były. No, albo... Fajne, powiem ci. Trochę śmieci, jak zwykle. A, to jest ta moneta, nie? Mhm. Zaczniemy od tych najlepszych fantów. To jednak się okazało być monetą. To jeszcze można by coś spróbować od tego odczytać, ale to jest na pewno srebro, cieniutkie, się złamało, ale mówię, no to jest, może coś jeszcze pójdzie z tego odczytać. Monetek, trochę monetek myśmy nazbierali. O, patrzcie, ile monetek, cyk, pyk. Ten krzyżyk widzisz? On jest tutaj drewniany. Tu łamany, no mówię, no szkoda, że nie jest cały. No tutaj też jakieś
czy z czegoś. No, tu jakieś zdobienia widzisz. Obrączka. Szkoda, że miedziucha, a nie złota. Te monety to niektóre to totalny zajazd. No, to też totalny zajazd. A tu jeszcze jest moneta. Jakiś guziol. No, jeszcze jest potętełko od lampki naftowej, fajne. Z fajnym zdobieniem. Kłosiki. O, trochę wyszło te obrączki. Ile tych obrączek w ogóle było? Raz, dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć, jedenaście, dwanaście sztuk. No, tyle my nazbierali ten numerek. To co? Jedziemy do domu. Dzięki. Dzięki, Andrzej.